Dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogu. Ja właśnie jestem u Tymci, robię sobie kawę. W domu mi się skończyło mleko, więc zamiast pójść po mleko, to przyszłam do Tymci. Nie no, tak naprawdę nagrałam dzisiaj jeszcze kampanię bardzo fajną tutaj i jedziemy zaraz do kina. Okno to zamykamy. Można ruszać. Mój błąski. Mamy prywatną salę. Zamówiłaś? Ale randka. Szczęśliwe dziecko. Wyszłyśmy właśnie. Jak Ci się podobało? Ogólnie film mocny. Chyba jeszcze w ogóle emocje ze mnie nie schodzą. Ale nie rozumiem końca. Tak, nie ogarniamy końcówki. Bardzo nam się w ogóle podobał ten film. Cały czas były jakieś emocje. Tak. Cały czas coś się działo. Ale totalnie nie ogarnęłyśmy końcówki. Nie wiem, czy to my jesteśmy głupie, czy oni to tak nagrali. Czy to jest tak zrobione w ogóle, żeby wiesz, może to jest tak zrobione, żeby było parę zakończeń, wiesz o co chodzi? Albo że sobie sama interpretujesz, tak, jak to się kończy. No. No nie wiem, ale musimy zaraz przeczytać, bo to ja tak, nie wiem. Stwierdziłyśmy, że wyjdziemy i przeczytamy, o co tam w ogóle chodziło. Końcówkę filmu. O co tam, ale też stwierdziłyśmy, że umawiamy się, że przynajmniej raz w miesiącu idziemy razem do kina. Tak, teraz musi być lusterką i zasłaniasz. Okay. Że to musi być nasza teraz tradycja miesięczna. Tak. Co miesiąc do kina na jakiś film. Co? Co miesiąc do kina na jakiś tak. film. Nie wiem, czy pamiętacie, jak ostatnio byłam coś załatwić we vlogu. W sensie skarżyłam się Wam, że czekałam w kolejce 2,5 godzinki. Teraz byłam w tym samym miejscu coś załatwić i nikogo nie było i dosłownie zajęło mi to z 5 minut. Więc super, fajnie, że się tak udało. Jest godzina 10:30, ja muszę być o 12:00 w Gdańsku. Nie opłaca mi się totalnie wracać do domu, więc pojadę po kawę i pojedziemy na plażę. Wiecie co? Jest prześwietlone, to po pierwsze. Wiecie co? Muszę ogarnąć dwie rzeczy. Dochodzę do wniosku, że muszę sobie załatwić dodatkowy stojak, w sensie statyw na telefon. Muszę ogarnąć sobie statyw na telefon, który będę trzymała w aucie, bo teraz na przykład wiecie, jadę na plażę i jadę sama. Więc mogłabym sobie zrobić jakąś fajną fotkę na plaży, ale nie zrobię, bo nie wziąłam statywu z domu, bo nie miałam pojęcia, że będę na plaży. I muszę ogarnąć w końcu ten uchwyt do telefonu w aucie, żeby móc na spokojnie z Wami rozmawiać, w sensie, żebym mogła sobie po prostu wsiąść do auta, włączyć nagrywanie i jechać. Bardzo to lubiłam robić, no a odkąd nie mam tego uchwytu, no to nie robię tego, no bo nie będę trzymała telefonu w ręku, jak prowadzę. Mam też ogromną nadzieję, że... gdzie ja mam to? Mam też ogromną nadzieję, że nie będzie dużo ludzi, ale miałam gdzie zaparkować, a to już jest znak, że może być okej. Uważam, że sobie to wymanifestowałam, naprawdę nie wiem, jak to mam inaczej nazwać, ale mam statyw. Tutaj pod piłkami, które mi Jarek wrzucił, mam statyw, więc nie wiem, dlaczego tak prześwietla. Mam statyw, więc no kurde, skąd on się tutaj wziął? Nie mam pojęcia, byłam przekonana, że jest w domu, bo przecież nim nagrywałam ostatnio, a zobaczcie. Ale powiem Wam, że jak słoneczko zaszło, to naprawdę zrobiło się tak nieprzyjemnie, że zawinęłam statyw i wracam. I nawet nie będę wracała już teraz plażą, tylko wrócę sobie deptakiem, bo jest chłodno, jest naprawdę chłodno.
Dzień dobry, witam się z Wami w kolejnym dniu. Jest przepiękna pogoda. Dzisiaj jest sobota i naprawdę jest 15 stopni, świeci słoneczko, nie wieje wiatr. Właśnie będziemy robić pisanki, więc zapraszam Was ze mną. Mam ogromną nadzieję, że te jajka mi nie popękają, bo ostatnio w sumie co gotuję jajka, to mi pękają. Nie wiem, czy trafiłam na jakiś taki egzemplarz. Zawsze robiłam coś takiego i to po prostu malowałam z dwóch stron, a po środku jakieś kropeczki albo łąkę. Bali mi pomoże. Zobacz, maluję jajka. Ty mi tutaj moczysz to jajko swoim noskiem pięknym. Fajnie, bo jest naprawdę przepiękna pogoda i umówiłam się przed chwilą z Klautką, że pojedziemy wieczorem na plażę porobić fotki, więc no mam nadzieję, że słoneczko się po prostu utrzyma. Dobra, wiecie co? Wyłączę chyba nagrywanie, włączę sobie podcast kryminalny, a Wam po prostu pod koniec pokażę, co wyrzeźbiłam, chociaż nie wiem, czy będzie czym się chwalić, ale pokażę Wam coś pod koniec. Prosto z kościoła pojechaliśmy do sklepu, więc przed sekundką byliśmy jeszcze w sklepie i kupiliśmy im, kiedyś już mieli takie do rzucania piłek, ale zjedli to. Szkoda, że ta piłka jest taka tenisowa, a nie kauczukowa, ale trudno. Trzeba dokupić i Jarek teraz poszedł po pieski do domu. Ja czekam w aucie, jest przepiękna, pogoda naprawdę jest prześlicznie. I idziemy na spacer. Za 2 godziny jadę z Klaudią na plażę na zdjęcia, więc mam nadzieję, że to mi wyschnie. Jest naprawdę przepiękna pogoda. I wywiesiłam tak specjalnie, żeby tutaj, wiecie, wszystko było na wierzchu, żeby to mi szybko wyschło. Nie wiem, jak to wyjaśnić, ale po prostu mam nadzieję, że się uda. Zrobiłyśmy już co miałyśmy, ale jest strasznie zimno. Się nie spodziewałyśmy, naprawdę będzie tak zimno, bo przepiękny jest dzisiaj dzień. A jak tutaj przyjechałyśmy, to dosłownie jakbyśmy się przeniosły na Antarktydę. W sensie naprawdę jest strasznie zimno i mamy całe czerwone rączki, ale wyszły nam fajne zdjęcia i to nie jedno. Teraz jedziemy do mnie na kawkę i poprawiać fotki. Dobra, my już wracamy. Wysmarkowała się. Dobra, my już wracamy, ale jutro jest Wielkanoc. Ja już mam vloga całego sklejonego, jeszcze tylko dodam te przebitki z plaży i chciałybyśmy Wam życzyć wesołych, zdrowych i spokojnych świąt wielkanocnych. Prawda? Tak. Klatka się podpisuje, a my jedziemy obrabiać fotki.